Witam serdecznie. Dzisiaj piekę tradycyjny keks na życzenie widza. Jest to super łatwe ciasto z mnóstwem bakali i tutaj jest właśnie duże pole do popisu, kto co lubi i jak to woli, więc sobie będzie dokładał do keksu. A jest to ciasto też te fajne, bo może długo posiedzieć. I działamy. Kostka masła 200 g. Cukru 150 g ja dałam. Można dać 200, jeżeli ktoś lubi bardziej słodkie. Jeden cukier wanilinowy tu się oznacza. Dałam cukier puder, łatwiej mi się będzie ucierało. Tak, moje jajeczka jeszcze się suszą. 5 jajek potrzebuję, ale najpierw będę ucierała masło z cukrem. Tu jest, znaczy są bakalie, około 400 gram. I ja tutaj dałam figi, rodzynki, żurawinę, skórkę pomarańczową, orzeszki, migdały, mieszanki trochę keksowej i co ja tam, morele, śliwki suszone. No po prostu poszalałam. I te bakalie, ja tu sobie przygotowałam miskę, właśnie obtoczymy w łyżce mąki. Ja sobie to już tutaj posypię, no, te bakalie pomieszamy, później, żeby nam nie opadły na dno. O. Mamy przygotowane. I jeszcze będziemy potrzebować 300 g mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Tu są bakalie jeszcze na do dekoracji i jeszcze będę nasączać to później, ale jak już upiekę sokiem pomarańczowym. Chyba z miśniówką, która dzisiaj może być też z rumem. Zobaczę, czy mam rum. Ale miśniówkę mam na pewno. No i zabieram się do pracy. Ucieramy masło. Chwilę to potrwa. Masło z cukrem, po trochę będę dodawać cukru. Później dodam te moje jajka, gdzieś tam jeszcze w kuchni są, zaraz sobie przygotuję. Jajka się znalazły i ja teraz będę dodawać po jednym jajku i dalej będę miksować, ale zobaczcie, jej tak rozszczepuję, żeby... No, tak jak robię, to nie ścinają mi się, więc możecie to wykorzystać. Nie od razu wbijać, tylko do filiżanki i właśnie rozszczepać. I teraz będę po jednym jajku dodawać, miksować chwilę i tak 5 razy, bo mam 5 jajek. Utarłam jajka z tymi, masło z jajkami i teraz będę dokładać po trochę mąki. Tutaj sobie 2 łyżeczki proszku do pieczenia. To wymieszamy i będę dalej miksować. Tak, muszę po 2 łyżki dołożę. Będę miksować, później na końcu dodamy bakalie do piekarnika. W tym czasie przygrażyłam sobie na patelni jeszcze do ozdoby właśnie widzał, jak miksowałam ciasto. Do ciasta dokładamy bakalie, wszystko to łączymy, pomieszamy. Spróbuję to łyżką, zobaczę jak mi pójdzie. I tu mam teraz formę taką na keks. Wyłożyłam ją papierem i wykładamy nasze ciasto. I teraz do piekarnika. Ja dałam 160 termoobieg godzinę. Będę piekła. Oczywiście będę sprawdzać patyczkiem, czy jest suchy. Także godzinkę mamy. Ja mi się to wyłożyła, grzeje się piec. Cieplutko. Teraz przygotuję taki syrop pomarańczowo-rumowy. Tu mam 2 łyżki soku z pomarańczy, świeży wycisnęłam. Dołożymy 4 łyżki cukru. Tutaj rozpuściłam cukier w tym soku i teraz do tego dołożymy łyżkę rumu. Tak, i teraz ciepłe ciasto. To zrobiłem tańko, ale to przecież nie ma znaczenia. Ponakłuwamy sobie patyczkiem. Po pierwsze sprawdziłam, czy już jest upieczone. Musi być suchy patyczek. Nie może nam się przyklejać nic do patyczka, tak, i teraz sobie to wszystko nasączymy moim urządzeniem, o, tak żeby nam wpłynęło tam do tych dziurek. Sypiemy to płatkami migdałowymi i jeszcze, a, uciekają, to się powinno przykleić, bo to jest słodki syrop, tak. Jutro będziemy kroić. No i dekorujemy sobie tu już według uznania. Ja mam jeszcze troszkę, zostawiłam sobie takiej kolorowej mieszanki, żeby właśnie
Wyglądało to fajnie. Kolorowo, ładnie. Czyste, gotowe. Tak jak mówiłam, ostudziłam, później zawijamy to w papier, w którym pieczemy. No i najlepsze takie ciasta właśnie jak cwibak, to sobie ukryłam kawałeczek, patrzcie ile ma bakali. Już oczywiście spróbowałam. Także najlepsze są jak siedzą, im dłużej, tym lepsze, podobnie jak piernik. Także smacznego i miejmy nadzieję, że długo nie będzie się działo. Witam serdecznie. Koncert życzeń, ciąg dalszy. Dzisiaj upiekę keks tradycyjny dla życzenia. Podobało Wam się? To subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie. Uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam Waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną i gotujecie.